Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry, Grzegorz Mączyński. Chciałbym serdecznie przywitać panie panelistki, pana panelistę, pani profesor Aldona Jankowska, pani profesor Elżbieta Zakrzewska-Manterys i pan Jacek Siwiec, dyrektor z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dzień dobry, witamy. To, szanowni państwo, tak to z racji tego, że przypadło mi zaszczyt moderowania tego panelu, pozwolę sobie zacząć od takiego bardziej ogólnego pytania. Jeżeli mógłbym panią profesor Aldonę Jankowską poprosić o odpowiedź jakby jako pierwszą, to tak w tytułem może wprowadzenia. Jak państwo oceniacie dostęp w Polsce do drogich, hiperdrogich terapii? O jakich tutaj w ogóle terapiach mówimy tak naprawdę? Jaki jest i jak mamy ten dostęp, to jak tak naprawdę największe chyba wydarzenia ostatnich lat, które miały miejsce, czyli epidemia COVID i wojna w Ukrainie wpływa czy wpłynęły na ten dostęp. No i poproszę wobec tego. Dziękuję bardzo. Dostęp do nowoczesnych terapii zawsze ograniczony jest środkami finansowymi, którymi dany kraj dysponuje. I jednocześnie przepisami pozwalającymi na wprowadzenie tych terapii. Jeżeli chodzi o onkologię dziecięcą, ja jestem hematoonkologiem dziecięcym, no to największym wydarzeniem dla nas było wprowadzenie terapii CAR-T, bo jest to taka zupełnie nowa ścieżka onkologii, ścieżka, na którą wiele lat czekaliśmy, ścieżka, do której doszło dzięki zaangażowaniu, dzięki takiej upartości, kreatywności badaczy, która pozwala na wyleczenie dzieci, młodych dorosłych i dorosłych, co do których kiedyś nie mieliśmy żadnej nadziei, tak? Czyli ta terapia CAR-T została włączona dla pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną, z chłoniakiem, jeżeli chodzi o ostrą białaczkę limfoblastyczną, nie poddającą się leczeniu do 25 roku życia. Jest to ogromna radość. No i tutaj na tym przykładzie możemy mówić o dostępności. Ponieważ w momencie, kiedy jakaś terapia zostaje odkryta, nie mamy jeszcze stuprocentowej pewności do jej bezpieczeństwa, do tego, że jest skuteczna, ponieważ ta pewność ograniczona jest dotychczasowym czasem stosowania tej terapii. Więc potrzebny jest pewien okres, po którym będziemy pewni, że ta terapia jest zupełnie bezpieczna i skuteczna. A z drugiej strony, to jest taki bardzo dobry przykład dotyczący nowoczesnych terapii, bo z drugiej strony mamy na oddziale powiedzmy dzieci, co do których wiemy już z doświadczeń, takich pewnych doświadczeń innych krajów, oczywiście krótkofalowych, że tylko ta terapia była jest szansą, jest dla nich szansą. No i może stać się tak, że one nie mogą czekać. Nie mogą czekać, zanim zdobędziemy to kolejne 5 lat doświadczeń. Więc w tym okresie takie terapie bywają fundowane z jakichś zbiórek społecznych. To też jest, zawsze pozostaje znak zapytania, dopóki nie mamy stuprocentowej pewności, że to jest najlepsza droga. Taki znak zapytania etyczne. No oczywiście część tej odpowiedzialności w momencie, w tym okresie przejściowym, w tym okresie badań, biorą na siebie pacjenci. No i tak też było w przypadku pierwszych dzieci, które były leczone terapią CAR-T, bo te źródła nie były finansowane. W tej chwili już ta terapia jest finansowana. Na pewno jeżeli rozmawialibyśmy z grupami pacjentów, którzy mają już wiedzę, że istnieją nowoczesne terapie, które mogły być wprowadzone. Na przykład w tej chwili jest lek dostępny już na świecie na neurofibromatozę, a on jeszcze w tej chwili w Polsce nie jest finansowany. No to oni odpowiedzą, że na pytanie tutaj, które padło, odpowiedzą, że ta dostępność jest słaba, prawda? Z drugiej strony jest wiele terapii, które w Polsce już są stosowane. Także myślę, że takiej jednoznacznej, krótkiej odpowiedzi na to pytanie, które padło, nie ma. Na pewno są ogromne grupy pacjentów, które potrzebują dostępu do nowoczesnych terapii, a którym z różnych względów tej terapii na chwilę obecną nie możemy zapewnić.
A aktualna sytuacja jaka jest, pani profesor? Czy widzi pani jakieś rozwiązanie, jakąś technologię medyczną, której trochę brakuje, a już teraz można byłoby stwierdzić, że byłaby bardzo przydatna i ewentualnie jak tą dostępność zwiększyć? Czy położyć nacisk bardziej na jeszcze ten aspekt badawczy, czy już rozmawiać z regulatorem? Jaka technologia i jakie podejście to pani widziała? Tak, odpowiedź na to pytanie wynika z charakteru nauki, dyscypliny naukowej, jaką jest medycyna. Jest to dziedzina, która bardzo, w ogóle dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, jest to dziedzina, która się bardzo szybko rozwija. Z taką prędkością kuli śniegowej uważamy, że ta wiedza medyczna bardzo przyrasta. No i teraz potrzebna byłyby takie rozwiązania, które pozwoliłyby regulatorowi nadążyć za tą ogromną prędkością. Więc pierwsze, co moim zdaniem powinno być zrobione, to przyspieszenie tych procesów. Z drugiej strony jest ten aspekt tego okresu czasu, który potrzebujemy do tego, żebyśmy byli pewni, że ta terapia jest bezpieczna, skuteczna. Ale jeżeli obserwujemy regulacje prawne w różnych krajach europejskich, no to nie zawsze leki, które są wprowadzone już w innych krajach, nie zawsze są wprowadzone już w Polsce. Więc wydaje się, że to przyspieszenie procesu tworzenia regulacji prawnych byłoby bardzo skuteczne. Z drugiej strony jest taka koncepcja medycyny opartej na wartości, która wiąże się z dostępem do danych medycznych. No i to też jest ogromny nowy temat, jak to zrobić, żeby ten dostęp do tych danych medycznych, do tego badania był lepszy, jak dzielić się tymi danymi. I to też jest taka ścieżka, która jest bardzo potrzebna. Praca nad tym jest bardzo potrzebna. Jasne, bardzo dziękuję. To teraz panią profesor Elżbietę Zakrzewską-Manteles bym prosił o też jakby odniesienie się do tego, jak pani ocenia dostęp do tych terapii drogich, hiperdrogich, o jakich tutaj w terapiach może być mowa tak naprawdę, czy jakby szerzej na to patrzymy, czy wężej. No i jak aktualna sytuacja na to wpływa, tak? Czyli epidemiologiczne zagrożenia, sytuacja za granicą naszą wschodnią, właściwie to, że doszła tak naprawdę nam populacja jednego województwa w kraju w pewnym momencie, jeżeli chodzi o pacjentów. Jak to wpływa na taką dostępność, na percepcję z perspektywy może socjologicznej, takiej szerszej, bym poprosił o odpowiedź. No właśnie, ja w przeciwieństwie do pani profesor nie jestem lekarzem, tylko jestem socjolożką. Więc takiej wiedzy, którą tutaj pani zaprezentowała, nie mam. Natomiast zwróciło moją uwagę pewne sformułowanie, którego pani użyła, mianowicie takiego zagadnienia związanego z finansowaniem różnych drogich terapii przez rodziny pacjentów. Pani użyła tego sformułowania w kontekście tych procedur między wynalezieniem jakiegoś specyfiku a całą procedurą testowania, zmian prawnych i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo już, wy medycy wiecie, że dana substancja jest potrzebna, a nie ma jeszcze prawnych ani jakichś technologicznych możliwości, żeby to finansowało państwo. I wtedy rodzina bierze na siebie ciężar jak gdyby tych zbiórek, prawda? Natomiast ja się zetknęłam z podobną sytuacją, ale w innym kontekście. Też można to nazwać drogimi czy nawet hiperdrogimi terapiami, ale ich skuteczność z punktu widzenia medycyny jest wątpliwa i nie wiadomo, a nawet należy przypuszczać, że nigdy nie będzie bardziej skuteczna niż jest teraz i nigdy tak się nie stanie, że państwo weźmie na siebie ciężar finansowania. Nie wiem, czy pani się zetknęła z taką procedurą, bo ja obracam się w środowisku osób niepełnosprawnych i są takie procedury podejmowane przez rodziców zbiórek na bardzo drogie terapie, które mają sprawić, że dziecko niepełnosprawne się usprawni, będzie mniej niepełnosprawne, będzie takie pełnosprawnopodobne. Na przykład słyszałam o zbiórkach na hiperdrogie terapie w kombinezonach kosmicznych, albo delfinoterapia, gdzie tam w czasy, gdzie trzeba do ciepłych krajów wyjechać z całą rodziną, żeby to dziecko miało też opiekę, więc taki turnus tej delfinoterapii kosztuje krocie. I wiem, że zbiórki są robione właśnie, czy 1% jest zbierany, to też jest jak gdyby finansowane przez rodzinę, prawda? I to jest
nie tyle problem medyczny, ile problem społeczny, bo to, że rodzice podejmują takie ryzykowne kroki, nie wynika z ich jakichś tam aberracji, tylko z przekazu kulturowego, który każe nam traktować niepełnosprawność jako coś pożałowania godnego i trzeba natychmiast to usprawnić, unormalnić, zrehabilitować, terapeutyzować, nie pozwolić tym biednym dzieciom być takimi, jakie są, tylko trzeba je udoskonalać. I to jest w ogóle cały szerszy problem kulturowy. Na ile te super drogie terapii, to jest może też jedno z kryteriów orzekania, kiedy one są potrzebne. Czy one służą zachowaniu życia człowieka, czy wysokiej jakości tego życia, czy też wpisują się w taki schemat kulturowego nacisku na naprawianie niedoskonałości. Prawda? To jest bardzo ważne. A wracając do pana pytania, no też z socjologicznego punktu widzenia możemy powiedzieć, że to, ta populacja Polski zwiększyła się znacząco, kilkanaście chyba procent, czy około 10%. I sądząc po tym, jakiego rodzaju ludzie tutaj do nas trafiali, prawda, straumatyzowani po ciężkich przeżyciach, po różnych tam wydarzeniach, należy domniemywać, że wiele z nich potrzebuje opieki. I tutaj się włącza kwestia solidaryzmu, prawda? Czy my możemy egoistycznie powiedzieć, że oni nam zabierają coś, co my jako biedni kraj, bo przecież mało pieniędzy mamy na służbę zdrowia dla naszych obywateli. Czy powinniśmy dzielić z nimi czymś, czego nam brakuje? Czy też w imię solidaryzmu społecznego jednak zrozumieć ich ciężką, trudną sytuację i jak gdyby, mówię o opinii społecznej, my nie możemy nic dokonać, prawda, ale wykonać się życzliwością, prawda, życzliwością i zrozumieniem. Jasne, bardzo dziękuję. To teraz analogiczne pytanie do pana dyrektora Jacka Siwca. Panie dyrektorze, dzień dobry raz jeszcze. Słychać mnie dobrze? Witam zgromadzonych. No jest to pytanie bardzo trudne i tego typu analiz no, nie prowadzi się systemowo i to nie wynika z faktu niechęci do tego typu analiz, ale przede wszystkim z faktu, że bardzo trudno jest stworzyć, w pełni pełna zgoda do opinii pani profesor, bardzo trudno stworzyć taki katalog. No jest to wynika z bardzo wielu względów, nie tylko z faktu, że tych technologii, nie mówimy tylko i wyłącznie o lekach, ale przecież o ogromnej liczbie rozwiązań również w zakresie technologii nielekowych, a więc w zakresie urządzeń, wyrobów, ale też systemów informatycznych, wszystkiego, co wiąże się z obsługą świadczeń zdrowotnych. Tego po prostu jest ogromna liczba badań naukowych, które dotyczą to najwyższej jakości, przybywa codziennie kilkaset. Mamy do czynienia z ogromnym zalewem innowacji we wszystkich dziedzinach medycyny, a szczególnie w zakresie wyrobów medycznych. Tutaj ogromny jest problem nie tylko ze strony no, polskiej, ale w ogóle ze strony na poziomie również Unii Europejskiej. Nawet proszę Państwa, bardzo trudno jest zrobić taksonomię wyrobów medycznych. Jest ich po prostu tak dużo, różnice są często tak subtelne, że ten podział tworzony na poziomie Unii Europejskiej w postaci tak zwanej bazy EUDORA jest przedsięwzięciem, które napotyka ogromne problemy. Proszę Państwa, drugim problemem z punktu widzenia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest fakt, że nie wszystko, co pojawia się nowe, jest skuteczne, bezpieczne i opłacalne. Agencja posługuje się w swojej pracy triadą. Trzech najważniejszych kryteriów, które wiążą się z adaptacją czy market accessem nowego rozwiązania, nowej technologii medycznej. To jest przede wszystkim ta technologia musi być, bo liczę, żeby Państwa briefować króciutko. Technologia w języku HTA medyczna to nie jest wyrób i urządzenie, a technologia medyczna to jest interwencja, czyli dany lek, technologia oraz wskazanie, czyli populacja, w której ta interwencja jest wykonywana. Czyli paracetamol nie jest technologią medyczną, a paracetamol w leczeniu bólu przewlekłego na powiedzmy pleców jest technologią medyczną. Więc jak ja mówię o technologiach medycznych, mówię nie o wyrobach, a o takim specyficznym związku frazeologicznym.
Zatem, proszę Państwa, nie wszystko nowe i co się świeci jest złotem. Tutaj bardzo wiele tych technologii, które wchodzą na rynek, które są oferowane społeczeństwu i systemom, nie są ani często bezpieczne, ani skuteczne, ani opłacalne. Z punktu widzenia, bo tutaj od razu przeszliśmy na bardzo szczegółowe kwestie dotyczące katalogu, czy tworzenia katalogu, jakby adherentności tego katalogu super nowoczesnych technologii do polskiego systemu. Oczywiście tego typu analizy prowadzone są zarówno w ministerstwie, jak i w NFZ-cie, jak i w agencji, przy czym one jakby nie rozwiązują tego problemu podstawowego dla agencji, czyli czy ta technologia jest skuteczna, bezpieczna i opłacalna, bo to jest najważniejsze dla agencji. Proszę Państwa, to co jest jakby istotne z punktu widzenia agencji, to jest fakt, że agencja zajmuje się tylko nowymi technologiami. Nie zajmuje się oceną czy certyfikacją zastanego stanu, tym zajmuje się bardziej akredytacja i inne systemy oceny jakości, a agencja zajmuje się stricte innowacjami, rozumianymi jako nowości, które pojawiają się w systemie, które są w tym systemie adaptowane do jego wykorzystania. A więc, proszę Państwa, agencja przede wszystkim skupia swoją uwagę na tym, co jest nowe. No problemem jest w tym, i to jest problem najważniejszy, że nie wszystko nowe, tak jak już wspomniałem, spełnia te warunki krytyczne, a więc tą triadę HTO skuteczności, bezpieczeństwa i opłacalności. I z punktu widzenia agencji, no i czy z punktu widzenia działania zgodnego z paradygmatem HTA, bo tym paradygmatem agencja posługuje się na co dzień, jest pewne zrównoważenie i pewne zrównoważenie kwestii finansowania świadczeń podstawowych, aby to finansowanie świadczeń podstawowych nie było naruszane czy też minimalizowane przez wykorzystanie super nowoczesnych, zaawansowanych technologii, czyli żeby kosztem tego postępu nie ofiarami tego postępu nie byli zwykli pacjenci, ich zwyczajne, codzienne potrzeby zdrowotne. Metodą na to jest właśnie kontrolowanie podaży tych świadczeń podstawowych, a bardzo ścisłe regulowanie i kontrolowanie świadczeń nieefektywnych kosztowo, ponieważ im więcej tych świadczeń nieefektywnych kosztowo będziemy mieli na rynku, a więc tych najczęściej hiperdrogich, tym mniej będziemy mieli pieniędzy na realizację świadczeń podstawowych. I to jest jakby kluczowa kwestia, a nie katalog nowoczesności. Bo co to znaczy nowoczesne? No to ja przypominam Państwu, może tak pół żartem, pół serio, ale pamiętacie Państwo zapewne scenę z Monty Pythona, z filmu Sens życia, kiedy to jest scena narodzin. Ona przebiega w sposób naturalny, nie ma żadnego problemu. No i nagle pojawia się pielęgniarka, która informuje, że dyrektor szpitala właśnie chodzi po szpitalu, więc oni uruchamiają wszystkie możliwe urządzenia, które tam znajdują się na sali, w tym urządzenie ulubione przez dyrektora, które robi ping. No i wchodzi menadżer, wszyscy są szczęśliwi, wszystko świeci i buczy, a tak naprawdę proces porodu odbywa się gdzieś tam w tle, w kontrze niemal do urządzenia, które robi ping. Więc chodzi o to, żeby system nasz działał, był skierowany na potrzeby pacjentów, realizował te potrzeby i analizował te potrzeby, a nie tyle no, był obwieszony jak choinka nowoczesnymi rozwiązaniami, które, jak mówię, muszą być skuteczne, bezpieczne i przynajmniej powinny zbliżać się do progu opłacalności. Bo realizując ten warunek, my zapewniamy realizację świadczeń podstawowych. Przypominam, że większość świadczeń, które są realizowane, to są świadczenia podstawowe. Trzeba też powiedzieć jeszcze jedno na koniec mojej wstępnej wypowiedzi, że no każdy interesariusz ma inną perspektywę i ta perspektywa jest radykalnie często różna. Inna jest perspektywa agencji, inna jest perspektywa płatnika i inna perspektywa organizatora świadczeń, czyli ministra zdrowia. Każdy w tym systemie odgrywa inną rolę. Agencja jest gatekeeperem dla nowych technologii. Pilnuje, aby maksymalnie opłacalne, bezpieczne i skuteczne technologie znajdowały się na rynku. I tak rzeczywiście się dzieje. Minister zdrowia ma najgorszą i nawet trudniejszą rolę, ponieważ on musi wybierać spośród różnych rozwiązań, no i opierać się często bardzo intensywnego lobbyingowi z różnych stron. Rzeczywiście pozycja ministra jest
najtrudniejsza w systemie. Ale też, proszę Państwa, rola płatnika publicznego nie jest łatwa. I proszę Państwa, tutaj trzeba też podkreślić jedną kwestię, że wszystko, co to jest realizowane, każda strategia w ochronie zdrowia odnosi się do jakiejś teorii sprawiedliwości. Prawda? My tak naprawdę mówimy i dyskutujemy o tym, co jest sprawiedliwe, a co nie jest sprawiedliwe, prawda? John Rawls, który zajmował się teorią sprawiedliwości, podkreślał znaczenie działań, które odzwierciedlają niejako zasady demokracji, czyli zasady egalitaryzmu, ale możemy działać zgodnie z zasadą egalitaryzmu, ale też możemy działać zgodnie z zasadą utylitaryzmu, czyli zgodnie z potrzebami indywidualnymi i potrzebami społecznymi. Wydaje się, że tak naprawdę cała dyskusja od 30 lat, która toczy się w polskiej służbie zdrowia, którą obserwuję od tegoż okresu, właśnie tak naprawdę dotyczy aksjologii, dotyczy tego, co powinniśmy oferować, zakresu tej oferty i przyjęcia strategii egalitarnej bądź utylitarnej. Ja dam Państwu przykład taki, jaki jest problem praktyczny z wykorzystaniem tych obydwu strategii i ich aplikacją do systemu. W ubiegłym roku NFZ wydał na świadczenia 84 miliardy złotych. Z tego, proszę Państwa, 80% wydatków było skierowane na 20% populacji. Czyli większość, zdecydowano gro wydatków wydaliśmy na 20% pacjentów. A proszę Państwa, jeżeli się uszeregowałoby te wydatki od najwyższych do najmniejszych, to okazuje się, że 30 bez mała procent tych środków pochłonął tylko 1% pacjentów. Zatem wydaje się, potem ja już abstrahuję od kwestii, czy to jest podejście utylitarne, czy to jest podejście egalitarne. Zresztą dla ciekawostką jest to, że raport NFZ-u nazywa się w ten sposób. Wydatki na leczenie w roku 2021 i solidaryzm społeczny. Proszę zauważyć, że założenie solidaryzmu społecznego zostało wpisane jako zasada do raportu finansowego. I rzeczywiście cały czas tak naprawdę nasza dyskusja toczy się między tymi dwoma tendencjami, dwoma sposobami działania. Jednym, który afirmuje, podkreśla znaczenie potrzeb, a więc tego utylitarnego podejścia i podkreślającego znaczenie zaspokojenia potrzeb wszystkich, którzy uczestniczą w porządku demokratycznym i z tego porządku wywodzą zasadę egalitarną. Dziękuję. Panie doktorze, dziękuję bardzo. W sumie odpowiedział pan na kolejne pytanie już tak awansem. To oczywiście to nie było uzgodnione w żaden sposób, ale chciałbym teraz może panią profesor o odniesienie się do właściwie tego tematu, który już pan dyrektor zaznaczył, o te kryteria, które powinny być brane pod uwagę z perspektywy socjologicznej, jakby społecznej, przy finansowaniu tego typu świadczeń, bo tutaj była wskazana ta triada przez pana dyrektora i inne zagadnienia, które należy uwzględniać z perspektywy oczywiście regulacyjna, bardzo cenna, a teraz może perspektywa socjologiczna, a później bym panią profesor prosił o perspektywę taką praktyczno-medyczną. Dobrze? Kryteria, które są najważniejsze przy zapewnianiu dostępu z tych perspektyw. Tu przedmówca mój zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, że nie zawsze to, co nowoczesne, oznacza to, co najlepsze, najbardziej skuteczne. Takim memento przy okazji właśnie tych dzisiejszych dni, kiedy rozdaje się nagrody Nobla, to jest taki czarny dzień nagród Nobla i czarny dzień medycyny, kiedy w 1948 bodajże roku, 1948 przyznano nagrodę Nobla za procedurę lobotomii. I ta procedura od lat 30. była sporadycznie stosowana, a po tej nobilitacji przez kolejne 20 lat była powszechnie stosowana, łącznie z tym, że słyszałam o tym, że niesforne 5-6-latki w Ameryce traktowano tą metodą. Także to trzeba ogromną uwagę zwrócić na to, czy to, co nowoczesne, znaczy najlepsze, co możemy zaoferować ludziom. Zresztą samo pojęcie nowoczesności też się zmienia bardzo, bo nie zapominajmy o tym, że jeszcze w latach 60., 70. ubiegłego wieku za super nowoczesne i takie
postępowe uznawano zamykanie chorych psychicznie upośledzonych w szpitalach psychiatrycznych po to, żeby wyzwolić potencjał rozwojowy ich rodzin. Tak? Stąd ogromne instytucje totalne, które przez kilka dekad królowały w naszym kręgu cywilizacyjnym. Także tu należy być ostrożnym w mówieniu o tym, co jest dobre, co jest słuszne, co jest postępowe, co jest technicznie najlepsze. Prawda? I w związku z tym też należy zachować ogromną ostrożność, też pan na to zwrócił uwagę, jakie są kryteria decydowania się na zastosowanie w konkretnych przypadkach tych drogich terapii. Nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałam, czasami się zdarza, że te kryteria nie mają charakteru medycznego, tylko PR-owski, prawda? Kto jest bardziej przekonujący? Kto ładniej potrafi przedstawić spektakularnie i wzruszająco niezwykle trudny przypadek w swojej rodzinie i kierując się bardziej zdolnościami aktorskimi niż kompetencjami medycznymi. Także myślę, że tutaj jest to niezwykle trudna kwestia. Pan zresztą nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi, prawda? Jest tyle tych zmiennych interweniujących, jak to socjologowie mówią, że każdy przypadek powinien być skrupulatnie badany przez jakieś specjalistyczne gremia, komisje czy jakieś skomplikowane procedury, ponieważ nie ma jednego schematu postępowania w tej dziedzinie. Dziękuję bardzo. Pani profesor, jeszcze proszę. Dziękuję. Chciałam powiedzieć, że Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej, któremu przewodniczę, jest autorem tłumaczenia na język polski karty opieki medycznej opartej na wartościach. Jest to karta, która została stworzona przez Międzynarodowy Zespół Ekspertów pod przewodnictwem pani profesor Elizabeth Ryder z Harvardu. I mamy udostępnioną tą kartę w języku polskim na stronie naszego towarzystwa. Ten dokument dotyka tego problemu, o którym mówimy, czyli jakie kryteria przyjąć, jakie terapie finansować. Tak jak tutaj już powiedziano, że trzy takie proste kryteria przedmówca wymienił, czyli skuteczność, bezpieczeństwo i opłacalność. Jest to bardzo fajna triada, natomiast niewątpliwie niezwykle trudna w realizacji praktycznej przy podejmowaniu decyzji prawnych. Chciałabym tutaj bazować na tym przykładzie, o którym już mówiłam, terapii kart. Tak? Króciutko powiem, na czym ta terapia polega. Czyli istotą choroby nowotworowej jest fakt, że jakby organizm przestaje rozpoznawać nieprawidłowe komórki nowotworowe i przestaje je niszczyć, no i zaczyna się mnożyć klon tych komórek i powstaje nowotwór. Terapia kart opiera się na istocie właśnie tej choroby, czyli polega na tym, żeby nauczyć układ immunologiczny pacjenta rozpoznawania tych komórek i niszczenia ich. Czyli my pobieramy limfocyty T z organizmu pacjenta. Znaczy my, no, to są w określonych laboratoriach, bardzo wyspecjalizowanych, to jest bardzo trudna procedura. Następnie one podlegają takiej zmianie, która pozwala im rozpoznawać te konkretne komórki nowotworowe, które są u tego konkretnego pacjenta. Te limfocyty T są namnożone poza organizmem pacjenta i podane pacjentowi. Czyli jest to jakby takie przywrócenie naturalnej odpowiedzi na nowotwór. I to jest na pewno przyszłość onkologii, tak? To jest na pewno przyszłość onkologii i do końca nie wiemy, ale wiążemy z tym ogromne nadzieje, że będzie tak, że będziemy taką terapią leczyć bardzo wiele nowotworów. Na razie ta praca jest żmudna, tutaj jeżeli chodzi o guzy Junga, ona się nie powiodła. I teraz, jeżeli nie wprowadzimy tej terapii kart na tym etapie, to nie będzie tego kolejnego, prawda? Więc tutaj te decyzje są niezwykle trudne, bo zatrzymamy się na tym etapie, który jest sprawdzalny. Jeżeli chodzi o opłacalność, to są różne metody liczenia tej opłacalności procedur medycznych. Powiedzmy ten przykład, który tutaj pani profesor podała, tych terapii dotyczących poprawy zdolności kognitywnych właściwie dzieci z niepełnosprawnością. Jak to obliczyć, czy to jest opłacalne, bo czy to poprawia tylko ich jakość życia, czy wydłuża ich jakość życia. Bo może być tak, że powiedzmy, jeżeli zdolności poznawcze dziecka
poprawią się chociaż trochę, to ono na przykład nie będzie miało wypadku samochodowego w pewnym momencie, tak? Czyli jest to niezwykle trudne. Taka organizacja ekonomistów zdrowia w Stanach Zjednoczonych już pierwsze takie podjęła badania bardzo dawno, to już jest ponad 60 lat temu. I to taki... Taka historia bardzo ciekawa, bo okazało się, że najbardziej opłacalną procedurą medyczną jest fluorowanie zębów, czyli jakby ono zapobiega próchnicy, która później może prowadować do chorób serca, więc to jest najbardziej opłacalne, mimo że jest tanie, prawda, w dużej populacji. No i teraz możemy zadać sobie pytanie co do opłacalności w ogóle procedur medycznych, które prowadzimy w naszych szpitalach obecnie, prawda? Gdybyśmy na etapie, kiedy, bo mówimy o pandemii COVID, czyli na początku było tak, że pacjenci z ciężkim przebiegiem COVID, którzy wymagali zastosowania respiratora, w dużym odsetku no nie udawało się ich uleczyć, tak? Oni ginęli, no, a te koszty były ponoszone. Czy wtedy mielibyśmy tego zaprzestać? No nie, prawda? Dzięki temu za chwilę już umieliśmy lepiej ich leczyć. Więc ja zdaję sobie sprawę, że ten proces regulacji prawnej, tak jak tutaj już padło, to zadanie, które stoi przed agencją, jest niezwykle trudne. Wydaje mi się, że ono wymaga bardzo takiej skutecznej współpracy z ekspertami, bardzo intensywnej pracy i bardzo wielu środków. Tak, to jest potężne zadanie, które przed agencją stoi. Dziękuję bardzo. To teraz właściwie chyba już powolutku zmierzamy do ostatniej serii pytań. To może bardziej celowane pytanie, to panie dyrektorze, mam takie pytanie o stronę jakby pana czy perspektywy, czy regulacyjnej perspektywy. Jak pan ocenia możliwości i funkcjonowanie funduszu medycznego w kontekście szczególnie tego subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w kontekście jakby zaspokojenia potrzeb dostępności do tych droższych czy hiperdrogich terapii, a jeżeli jeszcze widzi pan przestrzeń na jakieś usprawnienia, to na czym one mogłyby polegać? To jakby bardziej jakby takie delega ferenda, czyli jakby coś, co postulujemy, prawda? No tutaj jest kwestia taka, że no trudno dzisiaj jest, bo dopiero proces jest w trakcie, więc trudno mówić o ocenić go z punktu widzenia realizacji jakichś tam celów, ale nie celów pośrednich. Na pewno przyjęta procedura zarówno w ministerstwie, jak i w agencji stara się, czy też myślę, że jest pod tym względem kompleksowa, zlokalizować wszystkie możliwe innowacje lekowe oraz, no, oraz dokonywać pewnego oceny również potrzeb o innym niż lekowe, ale związane z infrastrukturą potrzeb. Więc stworzenie takiego dodatkowego funduszu, który finansuje działania lecznicze, które na przykład nie spełniają kryteriów opłacalności, występuje w bardzo, bardzo wielu systemach. Tutaj na przykład możemy posłużyć się przykładem, przepraszam za tą tautologię, leków sierocych, no, które w większości nie spełniają kryteriów opłacalności, przekraczają próg opłacalności nie tylko w Polsce, ale też w większości krajów, które przyjmują próg opłacalności jako ten, który określa, co jest opłacalne, a co zaś nie. W wypadku leków sierocych w ogóle najczęściej odstępuje się w ogóle od analizy ekonomicznej na rzecz analizy uzasadnienia cenowego, więc tutaj stosuje się inne metody. Zatem regulator, zatem płatnik dostrzega konieczność takiego outlooku, dokonania takiego outlook, jeżeli chodzi o kwestie związane z finansowaniem szczególnych przypadków zdrowotnych. Przy czym pamiętajmy, że żaden fundusz medyczny to są tylko i wyłącznie narzędzia kompensujące czy uzupełniające. Gros świadczeń odbywa się w głównym systemie świadczeń. Tam po prostu leczonych jest 99,9% Polaków i ten system tak naprawdę decyduje o zdrowotności ogólnej i będzie decydował o przyszłości Polaków. A przecież my stoimy przed bardzo dramatycznymi wyzwaniami demograficznymi i to, co będzie tą regulowało przyszłość polskiej medycyny i w ogóle medycyny w krajach wysoko rozwiniętych, to jest presja demograficzna. My stoimy przed ogromnymi wyzwaniami. Proszę sobie wyobrazić, że w roku 2050, a więc nie tak bardzo daleko, będzie ponad 40% osób w wieku 65% plus populacji polskiej.
Proszę sobie wyobrazić rynek centralny w Krakowie, plac w Warszawie, jakikolwiek, defilad, gdzie połowa niemal obywateli to są osoby w wieku senioralnym. Proszę sobie wyobrazić, jak wzrosną gigantycznie potrzeby zdrowotne Polski. Jak system będzie musiał wielokrotnie więcej zorganizować i akumulować środków, żeby tą utrzymać choćby ten poziom zdrowotności, który jest dzisiaj. Proszę sobie wyobrazić, mediana wieku w 2050 roku, przepraszam, w 1950 roku wynosiła 25,5 roku, a w roku 2050 będzie wynosiła 51 lat, czyli tyle, ile ja mam dzisiaj, będzie średnim wiekiem Polaków mieszkających w Polsce. I proszę sobie teraz wyobrazić, że w ramach tej grupy senioralnej, tych 40% obywateli Rzeczpospolitej w 2050 roku, znaczącą grupę będą osoby w podeszłym wieku, wobec których trzeba będzie podejmować znowu specjalne środki, aby utrzymać ich zdrowotność. Jak już wspomniałem, dzisiaj NFZ wydaje 30% swojego budżetu na 1% leczonych. To właśnie są wszystkie te przypadki, które często wiążą się z wiekiem. Więc przed nami, przed Polską stoją ogromne wyzwania. Więc dzisiaj tworzymy takie rozwiązania, na które nas stać, które możemy zrealizować. Ale czy one będą dalej się, czy one będą praktyką w przyszłości, tego nie wiemy. Na pewno trzeba będzie ten proces po jakimś czasie ocenić. Na pewno dobrze jest, że tworzy się systemy kompensujące, które wychodzą poza schemat oceny HTO-owskiej. Przede wszystkim przekraczają kwestię opłacalności. Ale my nie możemy już czekać na to, co będzie się działo za chwilę, ale musimy przygotować cały system do tego, aby utrzymać świadczenia na tym poziomie, które są dzisiaj. Jeżeli nam się to uda, to w 2050 roku będziemy wygrali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To teraz pytanie do pani profesor Aldony Jankowskiej. Pani profesor, jakże miałby pani wskazać, jakich pani teraz rozwiązań systemowych najbardziej brakuje albo widzi, że pani można byłoby je poprawić w kontekście dostępności do tych droższych terapii czy wręcz hiperdrogich? A jeżeli nie da się ich zapewnić, to jakie mamy alternatywy? Czy są jakieś inne rozwiązania, które można proponować do czasu, kiedy się opłacalność tych terapii potwierdzi, ewentualnie ich tam skuteczność kliniczna? O taką chciałbym prosić perspektywę praktyczno-medyczną tutaj. Na pewno pomocna byłaby intensyfikacja pracy nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych terapii, czyli na pewno pomocne dla nas, klinicystów, byłoby przyspieszenie tych procesów. I to jest taki ogólny pierwszy punkt, co oczywiście jest bardzo trudne. My sobie wszyscy zdajemy sprawę z tych powodów, które pan dyrektor wymienił, że jest to bardzo trudne. Druga rzecz to być może stworzenie takich alternatywnych rozwiązań na ten czas, kiedy te nowe terapie uzyskują regulacje prawne, bo to też i są podejmowane decyzje o ich refundowaniu, bo to jest też to, o czym pan dyrektor mówił, że potrzebny jest pewien czas, żebyśmy wiedzieli, że te terapie są bezpieczne. Może jakieś rozwiązania typu współfinansowania. To też w niektórych krajach jest wprowadzone. Oczywiście to się wiąże z ogromną ilością dylematów etycznych i też jest to bardzo trudne podjęcie takich zasad i takich decyzji. Więc tutaj widzę. I jeszcze jedną rzecz chciałabym powiedzieć. Wobec tej zmieniającej się populacji i tej dynamiki zmian populacyjnych w Polsce, chciałabym podkreślić znaczenie profilaktyki w pediatrii. To znaczy znaczenie dbania o wzrost kompetencji zdrowotnych społeczeństwa, a przede wszystkim dzieci i młodzieży. Znaczenie opieki pediatrycznej, znaczenie psychiatrii dziecięcej. Dlatego, że jeżeli widzimy, że żeby te proporcje były dobre, żeby te nadchodzące generacje były w stanie dobrze funkcjonować, co warunkuje funkcjonowanie w ogóle całego kraju, to pediatria i profilaktyka w pediatrii musi uzyskiwać wsparcie. Przede wszystkim na zasadzie wzrostu kompetencji zdrowotnych, wzrostu
opieki medycznej w szkołach. To też byłoby bardzo dobre rozwiązanie, gdyby ta medycyna szkolna z większym naciskiem wróciła do nas, bo w tej chwili, jak obserwuję jako pediatra, trafia do mnie, i to zarówno, bo też pracuję w szpitalu powiatowym, jak i w szpitalu klinicznym, dużo dzieci, u których stwierdzam zaniedbania dotyczące na przykład niepodawania witaminy D3, która w konsekwencji niesie ryzyko bardzo wielu chorób i obciążenia też dla systemu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani profesor, to teraz pytanie jeszcze chodzi z perspektywy społeczeństwa naszego. Na ile, jak pani sądzi, społeczeństwo w Polsce jest otwarte, gotowe na finansowanie takich drogich czy ultradrogich terapii? Czy bardziej nastawiamy się na akcje doraźne, raz na jakiś czas zbiórka, prawda, czy bardziej na systemowe? Jak do tego z perspektywy socjologicznej można podejść? Jaka jest pani opinia, na co jesteśmy gotowi, a na co nie? Bardzo się zmienia. Tu pan dyrektor wskazał na pewne, bo w ogóle to jest tak, że postęp medycyny, higieny społecznej, tych prozdrowotnych zachowań powoduje pewne zjawiska, które zwrotnie znowu wpływają na nowe problemy i nie wiadomo, jak je rozwiązać, bo one są nowe. Pan wskazał na koniec życia, tak? Że postęp medycyny spowodował, że żyjemy coraz dłużej i jak sobie jako pokolenie damy z tym radę, to jeszcze nie wiemy, bo tego w historii jeszcze nigdy nie było, prawda? Na przykład średnia długość życia osób z zespołem Downa w latach 40. wynosiła 12 lat, a teraz wynosi 60 lat. Po raz pierwszy w historii te osoby przeżywają swoich rodziców. Jak sobie z tym radzić? To my nie wiemy. Nie wiemy, bo tego nigdy nie było. Społeczeństwo, system nie jest przygotowany na to. Nie ma domów opieki dla tych ludzi. Nie ma dla nich pracy, nie ma dla nich miejsca samodzielnego istnienia poza życiem rodzinnym, bo do tej pory nie było to potrzebne. To jest kolejny przykład. Inny przykład, który mi przychodzi do głowy, to jest nie koniec życia, o którym pan wspomniał, ale początek życia. Też postęp medycyny spowodował powstanie sytuacji, których nigdy wcześniej jako pokolenia nie byliśmy świadkami. Mianowicie jednym ze wskaźników takich postępu cywilizacyjnego jest śmiertelność niemowląt, tak? I mówi się, że im mniejsza śmiertelność niemowląt, tym lepiej. Ale bardzo niski wskaźnik śmiertelności niemowląt, też osiągnięcie ogromne, powoduje problemy, których też nigdy wcześniej nie było. Mianowicie ratowanie dzieci, które tam z piątego czy któregoś miesiąca ciąży, malusieńkich, z wieloma wadami, prawda, które jeszcze 10-20 lat temu po prostu nie ratowało się, bo nie było takich środków. Teraz one żyją i jak gdyby z tego, co mówiła koleżanka pracująca w Centrum Zdrowia Dziecka, nie wiem, czy pani ma też takie doświadczenia, jest cała sala dla przeszczepów różnych organów, nerek, wątroby dla takich małych dzieci, tam kilkutygodniowych. I jak gdyby cała rodzina jest uwikłana w to, bo rodzina cały czas dąży do tego, żeby utrzymać te dzieci przy życiu. I różne bardzo skomplikowane technologie są wdrażane po to, żeby tego dokonać, chociaż jakość życia tych dzieci jest niska. Jaka będzie w przyszłości, tego też nie wiemy, bo nie mamy jako społeczeństwo takich doświadczeń. Także to są przykłady mówiące o tym, że jakość życia, technologie zwrotnie na siebie oddziałują i w związku z tym przewidywanie tego, co będzie nawet w niedalekiej przyszłości, jest nie tylko trudne, ale wręcz niemożliwe, prawda? A pan mnie pytał, o jaki jest społeczny odbiór tego. No zależy na czym komu zależy, prawda? Bo jeśli jesteśmy w jakiś sposób, czy osobisty, czy mentalny, czy jakiś społeczny, czy solidarnościowy, w jakiś sposób uwikłani w tę procedurę, no to oczywiście walczymy o to, żeby naszym bliskim, naszym znajomym, naszym krewnym, czy naszym rodakom z powodów właśnie solidarnościowych przysługiwały jakieś świadczenia, ale jeśli no teraz w naszym społeczeństwie często, no niestety, istnieją podziały my oni, więc my się dystansujemy od różnych grup wydzielonych według najrozmaitszych kryteriów, różnych, prawda? I jeśli ktoś przypadkiem trafi do onych, no to już ta solidarność nie działa. Także widzimy, że to są też ze społecznego punktu widzenia bardzo trudne
bardzo trudne sytuacje i no, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Świat może nie powinien być taki, jaki jest, no, ale tak jest, no, i w nim musimy żyć i te, no, to nie jest idealnie i nigdy nie będzie. Pani pastor, dziękuję. To jeszcze pani pastor chciała się odnieść. Tak, ja chciałam się odnieść do tej neonatologii, bo bardzo mocno chciałabym przeciwstawić się takiej koncepcji, że postępy neonatologii prowadzą więcej dzieci, które wymagają przewlekłej opieki. To tak nie jest. Postępy neonatologii prowadzą do tego, że mamy więcej dzieci zdrowych i ratowanie wcześniaków jest bardzo pożyteczne, dlatego że no, mogę powiedzieć, że wśród moich bliskich mam dzieci, właśnie osoby już dorosłe, które urodziły się w 23 tygodniu ciąży, wykonują w tej chwili bardzo pożyteczne zawody, znają kilka języków. To byłoby 20 lat temu po prostu niemożliwe. Więc to nie jest tak, że to, że neonatologia odnosi postępy, to działa w jakiśkolwiek sposób przeciw społeczeństwu, wprost przeciwnie. Neonatologia ocala i pozwala ocalić też, że tak powiem, zdolności kognitywne dzieci nawet urodzonych przedwcześnie. I myślę, że środki przeznaczane na to są bardzo, bardzo cenne. W przeszłości umierały dzieci z powodu na przykład wrodzonego zapalenia płuc. Dzieci potencjalnie zdrowe. W tej chwili one wychodzą bez żadnego szwanku z oddziału noworodkowego i funkcjonują dobrze. Tak, to. No, dziękuję, że pani to powiedziała. Absolutnie nie było moim zamiarem kwestionowanie tego, tylko chciałam pokazać problemy, które się pojawiają. Po prostu to jest nowy problem. A oczywiście statystycznie absolutnie nie jest tak. Chciałam tylko pokazać, że ten postęp zawsze ma lewą stronę, drugą stronę, ciemną stronę. Ciemną, no w każdym razie problematyczną. Jest to nowy problem. I chodzi o to, żebyśmy byli zwolennikami takiego postępu, w którym ta ciemna strona to jest margines. Dziękuję bardzo. Pani profesor Aldona Jankowska, pani profesor Elżbieta Zakrzewska-Manteres i pan dyrektor Jacek Siwiec. Bardzo dziękuję. Mieliśmy trzy różne perspektywy: medyczną, praktyczną, socjologiczną i z perspektywy regulacyjnej, regulatora i takiego spojrzenia z góry systemowego. Także dziękuję. Uważam za bardzo cenny głos w dyskusji państwa stanowiska. Czas nas trochę ogranicza, więc już chyba oddajemy głos dalej. Dziękuję.